Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a oto i Monster Train. I w sumie widzimy się już po moim wspaniałym polsatowskim cięciu, gdzie jesteśmy przed starciem z ostatnim, prawdopodobnie ostatnim bossem tego podejścia. Ciężko mi określić szczegółowo, ale tak, w tym oto momencie właśnie mieliśmy z nim walczyć. Jednak brak czasu zmusił mnie do cięcia w stylu polsatu, jak już mówiłem. Więc bez zbędnego przedłużania nadciągamy, idziemy. Dzisiaj i dzień później. Mam nadzieję, że pokażę wam, jak to wszystko działa. Ale nie wiem, czym jest non-morsel unit card on this floor. Na pewno nie wiem, czym jest to non-morsel, ale mniejsza. Widać, że będzie sobie zwiększył ataki. No cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie. Aha. Na dwóch piętrach są te kurczaki. A tutaj jest. W takim wypadku rozwiążemy to w oczywisty sposób. Nie go tutaj oczywiście nastawię. I co my tu mamy? Dużo niestety nie zdziałam. Więc po prostu te wszystkie history z regenem, w ten sposób tylko stracę 4 życia. A tam gość oczywiście niech się szykuje, wiecie, na oczywiste sytuacje. O, a tak zdobyło. No tak, zapominam o tym. Oj, no tak, zapomniałem o tym. Ale spokojnie poradzę sobie jakoś. Czy to jest ten? Tak, mamy już tego, na którego czekałem. Szkoda, że teraz, a nie później, ale i tak dobrze. To jest 4 razy pancerza. Tak więc no. To jest? Czemu on tak zginie? I że on atakuje ciągle. To jest trochę nie w porządku, powiem szczerze, ale trudno się już mówi. Dobra. W takim razie Awoken Hollow. Chciałem gdzie indziej, ale dobra. W takim wypadku cek. I zrobię coś dziwnego, bo w ten sposób, po to, żeby on przetrwał. Jakoś sobie poradzę. I teraz tutaj. A trzeba tu zacząć. W sumie dobra, niech zbiera sobie atak. O proszę, patrz, jeszcze im przeżył w sumie. Aj, dobra. Oj. Ile? 43. Niedobrze. Ale niestety, wiecie, nic nie zrobię. Dobra, tutaj dostanie 90 parę, to zaraz to zmienimy. Odpowiednimi rzeczami. I będzie po problemie w sumie. Dobra, jeszcze mam 4 energie, tak, tak. I to ja wiem, że zwiększę tym samym atak. Nie powinienem tego robić, ale no niestety. To dużo nie zrobię, więc tak. Powiedzmy, że zrobię w sumie to, czemu nie? I tak będę go potem musiał ulepszać i koniec. Całe szczęście on też dostaje za to obrażenia, więc jeśli dobrze to poprowadzić, to jeszcze tutaj możemy wygrać wszystko dzięki temu, że no, mam te kolce. Okej, dobra, czemu tu zacząć? Niestety on tu jest, więc jeszcze bardziej mu się zwiększy atak. Trudno. Niedobrze. W takim wypadku no, za dużo zrobić nie mogę.
Chyba, że... Dobra, trudno. Dobra, przeżyję. Udało mi się. Tutaj mógłbym niby... Dobra, zrobię to w sumie, bo czemu nie? I tak de facto w ten sposób tylko tego impa tracę i go od razu odzyskuję. Nie, jest dobrze, mamy potężnego tego impa. Będę mógł go teraz wzywać, usuwać, żeby bronił poza pierwszą linią frontu, na której niestety nie ma za bardzo jak stać. No, jest jakoś tam w miarę dobrze, mam nadzieję, że sobie poradzimy. Oczywiście. Oczywiście. Teraz tak, piątka. Nikt nie straci, a nikt nie zyska, dobra. Czyli nic takiego. Dalej zginie. Niedobrze. Nie można co zrobić, on tak zginie. Liczę na to, że może się to jednak zmieni, ale niestety. Dobra. W takim też wypadku... Dobra. Nawet nie wiem, co mam mówić. Po prostu róbmy, co trzeba. 99. Czy co, trzykrotność obrażeń dostaje, czy coś? Na co wygląda? No i oczywiście zaraz stracę bohatera. Czemu miałbym go nie tracić? I w sumie tak. Muszę znaleźć sposób, jak się pozbyć ich jak najwięcej. Dobra, jakoś damy radę. No dobra, jestem już z powrotem niestety. Musiałem trochę wyciąć. Teraz nie mówię tak strasznie dziwnie, ale ogólnie tak, jestem z powrotem fragmentu. Niestety nie uświadczyliście, co tutaj się działo i jakie karty zagram. Powiedzmy sobie mówię słowa, których nie chciałbym, żebyście słyszeli. Nie, nic złego, żebyście się nie bali czy coś, ale no niestety. Powiedzmy sobie, że nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy do zdradzania na internetach, jeśli się chce zachować anonimowość. Tak nim zginie. Nieważne co by robił, i tak on zginie, więc... W ten sposób chociaż mogę zmniejszyć konsekwencje tego dla innej rzeczy. Dobra. A teraz co my tu mamy? Zaczął impa, który na szczęście za chwilę wróci, więc mówię, jeśli on nie będzie trafił, jeśli Seraf nie będzie schodził tutaj, to mamy gwarancję bezpieczeństwa dla tych jednostek, które tam stawiamy. Nie pomyślałem, gdy stawiłem niczego do góry. Oto mój błąd. I teraz jaka sytuacja? No niestety, padają oboje. Tutaj nie zdziałam. Skoro nie zdziałam za dużo, to... w sumie jedyne, co mogę zrobić teraz. Tak naprawdę to tutaj przygotować wszystko, co się da. Tym samym... dorzucając wszelkie magiczne efekty, które posiadam. I wszystko po prostu... Dog Destroying Guard. Mam jakąś chyba nową frakcję dostępną. Bo akurat wiem, że Stygian to jest frakcja. Ale nie wiem, czy to jakaś karta, czy naprawdę frakcje są, udało mi się jakąś zamodlokować. Aha, czyli to już jest tego typu, że walka trwa do końca. Niedobrze. No dobra. Ile on ma pancerza? 24, nie za dużo. Mamy tu jakieś karty, które dobiją. Dobra.
innej nadziei dla mnie nie ma niż zrobić to, co ty tak chce zrobić, więc tak. Wiecie, po prostu im więcej regena, tym lepiej dla mnie. Ale i tak on padnie, zanim cokolwiek się stanie, prawdopodobnie. I tak, na zakończenie w sumie już nic nie zrobię, co... I chociaż jeden taki tam stoi. Zaraz zobaczymy. No niestety padł. Tym samym... Nie mamy innej opcji niż tutaj się tym zająć. I tym samym, no już trochę plączę, ale ta, wiem, że robię błędy, że ułatwiam tak naprawdę sobie przegraną, zwiększając jego obrażenia, ale... Może jakimś cudem by się to udało. Mało prawdopodobne, wiem o tym, ale może jakimś cudem. Nie. Niestety. Nie brakowało dużo, ale niestety przez moje nie do końca rozsądne planowanie przegrałem. A jakieś tam score czy coś. I mamy Stygianów. Okej, okay, oni są... jakieś syreny i totemy. Nawet nie wiem do końca, co chodzi, ale okej. Okay. Coś nowego? Rozrastające się zarodniki. Daj dwa regeneracji i dwa kolce. Dodaj kopię karty do talii odrzuconych. Czyli takie karta, która się multiplikuje milion razy po to, żeby dużo dawać kolców i dużo regeneracji. Fajne nawet. A tutaj? Większy atak za każde spajki, które posiada. Super. O, znowu coś. Tym razem żyletko ostrze. Żyletkowo ostre, ostrze. 10 do ataku, minus 2 do życia, może być. I kiedy jednostka sojusznica jest uleczona, zadaje obrażenia wrogiej jednostce na froncie tyle, ile została uleczona. Potężne, powiem szczerze, super potężne. I niestety tego drugiego nie odblokowałem nic. Ale no, przynajmniej coś jest. No i cóż. Jako, że niestety się nie udało, pora zdecydować się o tym, zdecydować to, czym będziemy kontynuować rozgrywkę. Nie będę ukrywał. Następna rozgrywka, która będzie już w nowym odcinku, dzisiejszy ten chciał, żeby był tylko uzupełnieniem, na pewno będzie tym czymś, cokolwiek ma być. Ciekawe. Bo szczerze ciekawe mi się wydaje, ale... Wow, jakie to słabe. Ale kontynuując. Na pewno będzie tym, tylko nie wiem, czy... ze wsparciem której frakcji. Wiecie, to możecie zdecydować wy. Ale na pewno będę grał tym, a póki co takie niewielkie uzupełnienie. Nawet nie nazwę tego trójką, czyli 3,5. I mam nadzieję, że mimo tego, że znamiłem, to wam się to trochę podobało i że wybaczcie im te polsatowskie cięcie. Ale niestety byłem zmuszony, no więc dobra. Nie się z tym, trzymajcie się. Hej, hej. Nie, no wiecie co, nie mogę wam tego zrobić. Naprawdę, nie mogę. Co byłoby nie w moim stylu, żeby taki krótki odcinek jeszcze nic na nim nie pokazać. Dobra. No więc zaczynamy oczywiście. Biorę to, a drugorzędnie, nie wiem. Tutaj będziemy mieli na te torcze, czyli zadaj dwa obrażenia, fajnie i w ogóle. Ale czy dostaniemy uzdrawianie? Wiecie co, spróbujemy takie połączenie najpierw może. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I są tu różne rzeczy. Aha. I tutaj trafiliśmy chyba na to samo dokładnie. A tu są... To chyba też było. Ale nie wiem, czy on był. Dobra, mniejsza z tym. Jak czy jak zaczynamy? Jakieś fajne coś? Zaklęcia z consume. Czyli z tym wszystkim miałem szansę na 50% na to, że nie będą consume. A tutaj mamy plus 3 magicznej po powery, tak. 3 mocy magicznej. Wszystkie zaklęcia plus 3 obrażeń, no... Może być. Moim zdaniem nawet bardzo. I teraz co tu mamy?
Okej. Okay. 15 na 3. Idzie atak za... Co? O! I tak, zadaje mi 10 frostbite, nie wiem do końca jak to działa. W sensie całkowicie, bo to jest opis, co prawda, że tam zadaje obrażenia po czasie i tak dalej. 15 na 3, fajnie, a tutaj co tu mamy? Atakuje wszystkich. Aha. Atakujemy wszystkich naraz. Za 5 jeszcze nakładam podatek na zaklęcie. Nie, nie wyczułem chyba to, że te magie to będzie bardzo ważne. Tak więc nadciągamy. Brązowie niebios. Co tu mamy? Takie coś, lekarz i on. I jeśli wygramy to, a będą bili przez to już cztery więcej, dostaniemy jednostkę. Więc wezmę to, powiem szczerze, bo za jednostkę moim zdaniem się opłaca. Okej, okay. I teraz tak. Idealnie. To teraz zadaję 5 dzięki temu. No, niestety przejdzie. Ale no. Byłem jeszcze nawet mimo tego, że przeszło, to się nie obawiam. Mamy inne potężne rzeczy, które sobie z tym poradzą. Przede wszystkim to zaklęcie, które jak patrzę, to są... Wow. Prawda niby się przedostał, ale... Tyle w temacie, jeśli chodzi o to, że się przedostał. Fajne. Wygraliśmy. Dziękuję bardzo. Jest wyzwanie. Było widać, że tam trochę więcej, powiedzmy, zadają, przez co mogę być trochę trudniej, ale... Po prostu zwycięstwo. Nic do tego nie ująć. Już lubię tego bohatera, powiem szczerze, że tak patrzę, bo to jest mag. Coś ale mago podobne, ja uwielbiam magów. Dobra, 50 monet, jakieś tam inne rzeczy, co tu mamy? Attuned. Pięciokrotność mocy magii. Zadaję 40 obrażeń temu, kto jest, powiedzmy, na pierwszej linii. Wyrzuć losową kartę. Ciekawe, tutaj co mamy? Jeśli zostanie odrzucony przed końcem twojej rundy, zostanie zamiast tego zagrane, fajne, fajne. U. I tutaj zadaję 75 i cofnij do tyłu. Super, ale wezmę chyba to. A tutaj dobierz jedno, odrzuć jedno MA. Znaczy to. Tu w sumie nic takiego szczególnego. 10 wściekłości. Uhu. Drogie, ale fajne. Tutaj darmowy 5 pancerza i imp. Może się przydać dla mojego głównego bohatera w takiej sytuacji. A tutaj, jakieś lepsze rzeczy. No. 5 na 50 za 4. Na razie chyba nawet nie mogę tego zagrywać. Jak co to jest? Aha, kiedy zagram zaklęcie, zdobywa 3 pancerza. 5 na 15. Fajne. Tutaj zdobywa wściekłość, kiedy zagrywam zaklęcia. Okej, okay, wiecie co? I to jest fajne i to. O, bezmienna syrena, ale wezmę tego. Pancerze. No, z mojego doświadczenia są moim zdaniem bardzo potężne i teraz tak. A coś z armią i jednostka czerwona albo zaklęcia i jednostka fioletowa, no. Jednostka fioletowa oczywiście. Syrenka tutaj atakuje wszystkich. I nakłada podatek się z zaklęcia. Standardowo. Szczerze nawet to wezmę. Będę mi teraz na dwóch piętrach kogoś, kto będzie nakładał podatność na magię wszystkim. I jeszcze oczywiście. A, co? Double stack i cost 1. Aha. Statusy, które są nakładane przez kartę, są podwójne. Minus 1 do kosztu. 20 magicznej mocy i kolisium. Znaczy, że wezmę na razie to. Zagram to. W sumie mógłbym na to.
Ale nie, ja bym wolał to. Póki co. I tak jest potężne. Przelosować. A, nie udało się niestety. Dobra, to w takim razie obniżymy koszt jeszcze tego. I może nie będzie mądrzejsze, ale zrobię tak. Ta karta po prostu będzie na jakieś krytyczne sytuacje. 140 to nie jest mało obrażeń, więc wiecie, powinniśmy sobie nieźle móc pozwolić na zabawę, jeśli tego użyjemy. Nie, bo sobie dostają kolce za pieniądze, to nie. Mhm. Nic szczególnego. Jeśli to jest nic szczególnego, to oczywiście nie będę brał na siłę. Na obecny moment niech będzie tak. No. I mamy coś takiego, nie będzie nic wielkiego, ale jednak czuję, że to będzie dobre. I o nie, przedostał się wyżej. Nie by to miał być problem. No niestety. Dużo tutaj nie zrobię. Mógłbym tego użyć niby, ale czy to jest... Nie, poczekam z tym na później. No, przedostał się znowu. Niedobrze niby, a w teorii to jest takie... Nope. Nic więcej w sumie. Teraz w sumie tam ta karta się przydała. Ale no. Niestety. Nie ukryłem, trochę o tym nie pomyślałem, ale dobra. I tak się udało. Może być ciężko na zasadzie, że przejdziemy dalej niż bym tego chciał, ale... Poza tym nie sądzę, żeby długo miał zdziałać. Mam tyle zaklęć w talii, że no... On ma 3 życia, więc... Źle trochę to rozegrałem, nie ukrywam, ale... Poza tym ciągnę tamtą kartę, ale widzicie, no... Tak jak mówię, mi tak na spokojnie się udało. Co my tu mamy? 6 obrażeń i... Zamrożenie i znowu takie rzeczy. Potężne, szczerze. To spokojniejsze, nie, wezmę co. Jeśli tylko zbudę coś, co odrzuca, to wiecie, biorę i będzie dobrze. Okej. Okay. 2 razy tyle, ile wydam, plus 3. Wszystkim wrogom. Tutaj 8 z pierścień, to oczywiście, że to wezmę. Im więcej zaklęć, tym teraz lepiej. Oczywiście najpierw takie przydatniejsze i w ogóle, i teraz tak. Powiel karty, fajne. Ale nie, odnów życie, nie. Zaklęcie i jakaś jednostka. Pójdę w tą stronę oczywiście. Fajny. Pamiętam go, ale... Wezmę mojego kolegę Kowala. Zawsze lubię go kryłaś na ostatnie piętro. Jest coś w ogóle, na co warto byłoby to rzucić? Nie mógł na to, ale... Czy ja wiem? A nie... No, może przytasuję. Plus 10 do mocy magicznej i to już jest coś porządnego. To by spowodowało, że to by jest 125 i to jeszcze się nie usuwa całkowicie. Ale ja raczej bym to ulepszył. Taka 18 pewna, która może przebijać się przez pancerze. Tak. Może mnie niejednokrotnie uratować. Okej. Okay. Ciekawe. Fajne, ale tutaj. Szczerze, żadna z tych opcji nie wydaje mi się być
zbyt sensowna. Wolę nie brać. Tak będzie zdecydowanie bezpieczniej. Więc niestety. Nie udało się, jeszcze dotarliśmy do pierwszego minibossa. Okej, co to jest? Rund atakuje. Wrogowie zaczynają z rage'em i zdobywa pancerz za dobijanie. Aha, nie, nie jest dobrze. Ojej. Jest naprawdę niedobrze. Bym wręcz powiedział. Dobra. I oczywiście wszyscy zginą przez to niezbyt dobre rozdanie. No nie jest dobrze. Dobra, nią się nie muszę przejmować. Niestety stracimy już fajnych, bardzo. Damy radę, przeżyjemy. Tylko nie, tego nie będę, tego nie mogę zmarnować. Z drugiej strony, jeśli nie zmarnuję, to zginiemy. Trudno. Macie więc za to, że zaklęcie zdało 120 obrażeń jednym ciosem. Okej. Okay. Tam miała? A, dobra. Już nie pamiętam, szczerze powiem. Okej. Okay. Zdaciłem dużo zaklęć, dużo różnych rzeczy. Poradzę sobie, muszę. I tyle w temacie. Oczywiście znowu problematyczne. I moja wspaniała jednostka nie ginie, dobra. Udało mi się jakimś cudem doprowadzić do tego, że on nie zginie. Dobra. Oj, nie, nie ma tak łatwo. Pozwólcie pozbyć mojego rekina obrońcy. Dobra, pozbyliśmy się go, sprawdza rekina obrońca dalej 6 straci, ale... Ważne, że udaje się. To tylko, że... teraz już wkracza do bitwy. Dobra. Nie jest za dobrze, mogło być dużo lepiej, ale no. I poleciał wyżej, oczywiście, by mi samo przeskoczyło. I teraz to zaklęcie mi się przydało, które tam wtedy użyłem, ale trudno się mówi. Dobra. Reset. Tak. Zdecydowanie są tutaj spore potencjały do wygrywania i w ogóle. Ale najpierw tak... odrzuć kartę. Odrzuć karty w sumie. Dobierz 5. Fajne. Nie, ale tutaj. Dwóch pancerz. Na tamtym rekinie, jeśli dobrze to się zagra, będzie super. A co to jest? Fajne. No, nie do końca rozumiem. A, dobra. Jest dużo tańsze za każdego impa, którego mamy. Fajne, ale nie widzę tu żadnej jednostki, którą będę mógł użyć. Tutaj oczywiście. Nawet nie wiem, czy to jest ciężki wybór. No raczej bym powiedział wręcz oczywisty. Chyba to tak musi zostać. No dobra. W takim też wypadku jesteśmy znowu tutaj i co mamy? Tu lepszy jednostek, pieniądze, tutaj usuwanie kart, skarby i inne rzeczy. Myślę, że to
Teraz tak. Stewardu, szczerze bym odrzucił. Wiem, że ryzykowne, ale no, inne karty mi są potrzebne. Stewardzi jednak nie aż tak bardzo. Dodatkowa pojemność ulepszenia dla jednostki. Nie, tutaj bez 50% szans na to, że jednostki wroga, które przychodzą, nie mają ulepszeń. Teraz tak, kolejny taki albo kolejna ona. Oczywiście, że rekin. Te rekiny moim zdaniem są może zbyt dobre. I tutaj co tu mamy? Sweep kolejny raz. I podwójna wrażliwość na czary, albo tutaj zwiększenie ogólne. Że wszystkie zaklęcia z nęce obrażeń kosztują minus 1 na tym piętrze. No. To było oczywiste akurat. I tak. Wiecie co? Jestem w stanie powiedzieć, że jeszcze tą bitwę możemy przejść. I na tym zakończymy oczywiście przygodę na dzisiaj. Już tak tym razem definitywnie, prawdziwie, całkowicie i w ogóle. No, rozumiecie o co chodzi? Tak, tak. Aha. Oczywiście wszystko jest za darmo, jest teraz nie problem. No niestety. Więcej ataku, potężniejsi w ogóle. Okej. Okay. Nie mam jak ich robić. Super. W takim wypadku... Tamta grupka będzie musiała uciec. No i on też niestety uciekł. Ej, nie ukrywam, kiepsko, to się jakoś trafiło. Oho, jeszcze gorzej. Poradzimy z tym wszystkim. I widzę, że już tu trzeba będzie bardziej się nasilić, bardziej nakombinować. Nie jest tak prosto, jak tam było wcześniej, ale podoba mi się naprawdę. Dobra. Wrzucać na niego w takim wypadku, ale dobra, trudno się już umówić. Cóż, jakkolwiek było, nie było, się jakoś udało się. Kwestia to. To jest druga. A, jeszcze jego tutaj dostawię. Trzecia oczywiście, czwarta. Tak, super. A dalej mam mnóstwo HP i przechodzi jakby nigdy nic. Ale to ile będzie miał nakładanej. A. Ma 6 do 7 razy obrażenia. A czyli tak to działa, dobra. I tak po prostu nałożyć miliony spell weakness'a, potem tymi zaklęciami wykończyć na wyższych piętrach. Co mi to ma prawo bytu nawet. No, tak. No i teraz zobaczmy. Jeszcze przeżyje? A, to młotek i po problemie. Jak nic, będę musiał mądrzej trochę do tego podchodzić, ale jest super, udało się. Tak więc... O. Okej. Wiecie co, to są dwie fajne rzeczy, ale wezmę to. Wydaje mi się być najciekawsze. U.
to też. Nie jest to może najbezpieczniejsze, bo będę musiał użyć tego na 500 dni moich, ale fajnie. Teraz nie wiem, czy też wcześniej nie musiało być. Jak w sumie teraz zauważam, że w sumie prawie każda lokacja chyba jest powiązana z kimś właśnie z tych frakcji, ale dobra. Wiecie co, teraz będzie ciężki wybór. Jednak pójdziemy tutaj, żeby nie było. To zrobimy zakupy i na tym będziemy kończyć. Co to jest? Co? Więc zagrasz zaklęcia w ręce, które kosztują mniej, są stanione do zera, dopóki... na tą turę. Okej. Biorę. Zobaczymy jeszcze, co tutaj oferują. Fajne, ale nie. I niestety przez to coś teraz nie mam. Niczego niestety nie mam. Ale dobra. Zobaczmy szybko co i na tym będziemy prawdziwie kończyć i tyle. I co my tym razem mamy? Ciekawe, powiem szczerze, ciekawa opcja, ale ja wezmę to chyba to. Nie wiem szczerze, co tym razem. Było fajne, nie ukrywam. Chociaż tutaj, wiecie co, nie mam leczenia. Naprawdę, nie mam jak ich leczyć, więc niech będzie co. No dobra. Zrobiłem, co miałem zrobić i na tym już naprawdę kończymy. Tak więc dziękuję wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że wam się podobało. W tym razem już prawdziwie. No i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach, które mam nadzieję, że będą już niebawem, więc no trzymajcie się. Hej, hej.